Do 2,5 tysiąca wydłużyła się lista wniosków na świadczenie z programu Rodzina 500+, które otrzymuje Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie. Tak duża liczba wniosków została złożona w trzy tygodnie. Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie weryfikuje dokumenty, sprawdza ich prawidłowość. Decyzje powinny być na przełomie tego miesiąca i maja. W maju powinny być również pierwsze wypłaty. Na pewno szybciej pieniądze otrzymają ci, którzy podali numery kont bankowych i przelewy będą robione drogą elektroniczną.